Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Tydzień temu pojawiła się u mnie recenzja Batmana, w której razem z Adib sobie troszeczkę na temat tego filmu porozmawialiśmy. Jeżeli ktoś z was jeszcze tej recenzji nie widział, to będzie ona w karcie, czyli to będzie chyba ten róg, jeżeli znowu się nie pomyliłem. I rozmawialiśmy tam o scenie z filmu, gdzie Riddler w więzieniu z kimś rozmawiał. Ja uważałem, że był to Joker, Adib uważał, że był to Two-Face, ale też potem zmienił zdanie na to, że chyba to jest jednak Joker. I w końcu mamy na to odpowiedź, kim jest ta postać. Kilka dni temu na kanale IGN pojawiła się usunięta scena z Batmana, w której rozmawia z Jokerem. Przede wszystkim muszę się pochylić nad samą jego postacią. Tu dostajemy zupełnie innego Jokera. Nie dostajemy takiego klauna jak zawsze. Zielone włosy, biały makijaż i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dostajemy takiego kompletnego szaleńca, który jak na niego patrzę, to wygląda jakby żywcem go wyciągnęli z jakiegoś horroru. Wypalona twarz, rzadkie zielone włosy, no po prostu, no wygląda świetnie. W naszej recenzji powiedzieliśmy, że jeżeli miałaby być jakaś kontynuacja Batmana, to dobrze, żeby Joker się w niej pojawił. Dlaczego? No bo to jest po prostu Joker. To jest główny antagonista, arcywróg Batmana. No jakże miałoby go nie być? Fakt faktem, że Joker był już wiele razy i że no już może trochę za dużo, więc dlatego fajnie, że teraz pojawi się w jakiejś innej odsłonie. Generalnie, patrząc na tą usuniętą scenę oraz na tą scenę z filmu, to myślę, że można spokojnie założyć, że Batman 2 się pojawi i Joker w nim będzie, a przynajmniej ja bardzo bym tego chciał. Ale w ogóle może omówmy sobie tę scenę. Co tam się w niej dzieje? Batman przychodzi do więzienia, żeby się Jokera poradzić. Daje mu teczkę z informacjami o Riddlerze i chciałby, żeby Joker, jako że się powiedzmy bardziej zna w takich tematach, żeby mu poradził, kim ten Riddler może być. Joker z początku jest niezadowolony z tego, czego Batman od niego chce, ale finalnie postanawia się temu przyjrzeć. Przegląda sobie te wszystkie materiały i mówi Batmanowi, że no to jest generalnie, ten gość jest nikim, ale chciałby być kimś, ma jakieś wielkie ambicje i że jest pokrzywdzony przez życie osobą i chciałby się zemścić. A dlaczego tak bardzo interesuje się Batmanem? No tutaj Joker zasugerował, że może jest fanem Batmana. Potem jeszcze się standardowo Batman z Jokerem przekomarzają, ale ich racja jest taka, że no oni się zawsze przekomarzają, bo Joker to traktuje Batmana nie tylko jak swojego wroga, ale też jak swojego kumpla po prostu. Ale Joker konkretnie mówi Batmanowi, że wiesz co? Mi się wydaje, że ty myślisz tak jak on, że ci wszyscy ludzie, których on zabił, to oni powinni zginąć. Wy jesteście do siebie podobni. Batman ewidentnie niezadowolony z tego, co usłyszał, wziął tą teczkę z materiałami i wyszedł, a Joker wtedy leci z tym swoim śmiechem i po prostu, jak się słyszy śmiech Jokera, no to jest po prostu... No ręce opadają, widzowie. Śmiech Jokera to jest po prostu jego taki znak rozpoznawczy. Ja nawet w recenzji to powiedziałem, że ja tam nie widzę Two-Face'a. Ja tam słyszę Jokera. Słyszę Jokera w jego śmiechu. I w tej scenie też mamy ten jego rewelacyjny śmiech, który po prostu... No po prostu jak się go słyszy, to jest... To jest po prostu super. Nie wiem jak to określić. Także cóż, mamy nowego Jokera, który jest po prostu rewelacyjny, jest inny niż wszyscy, więc to też fajnie na plus. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie kontynuacja i Joker się w niej pojawi. No błagam was, no jak miałby Jokera nie być? No tak jak mówiłem, to jest arcywróg Batmana, no i on powinien być po prostu. Powinien być i tyle. Dostaliśmy go też w takiej nowej odsłonie, zobaczymy jak się w tej odsłonie spisze. Mam nadzieję, że naprawdę dostaniemy naprawdę fajną postać, więc pozostaje już tylko czekać, co będzie dalej. No i tyle. No i też na tyle będzie w tym filmie, także jeżeli wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki materiał z omawiania czegoś. Mi się w sumie tak nawet spoko, obejrzałem sobie coś, pogadałem, wypowiedziałem się, trochę jakbym recenzję robił, ale tak trochę inaczej. No i standardowo widzimy się w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! A i jeszcze jedno, dziękuję bardzo Adiemu, który przetłumaczył dla mnie tę scenę i dzięki niemu właśnie powstał ten materiał. Adi, dzięki.